samo słowo ktoś topi się, to ciężko stwierdzić, bo nie każdy z nas potrafi to rozróżnić. Tonięcia są w różny sposób. Najczęściej to jest gwałtowne machanie rękami, spławikowanie tak zwane, wynurzam się, zanurzam się. Rzadko się zdarza, że ktoś krzyczy, że się topi, bo to są takie emocje i dochodzą różne inne też stany w tym momencie, że nie każdy jest w stanie wydobyć z siebie jakikolwiek dźwięk. Jeżeli nie czujemy się na siłach, to nie wchodzimy, tak? Najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo i nie stawiamy go nad życie innych, bo jeżeli my nie jesteśmy pewni, to my nie pomożemy tej drugiej osobie. Najlepiej zadzwonić jak najszybciej na 112, powiedzieć, jak to wygląda. Jeżeli jest ktoś obok nas, kto jest w stanie pomóc tej osobie, to wtedy po prostu pomagamy na tyle, ile umiemy. Jeżeli po prostu nie mamy takich możliwości, to się tego nie podejmujemy. Jeżeli wiemy, jak udzielić pomocy, no to powinniśmy się tego podjąć na tyle, ile potrafimy. Jeżeli nie potrafimy, no to już samą pomocą jest zadzwonienie na 112, bo wtedy mamy pomoc tej osoby, z którą po prostu rozmawiamy i jesteśmy w stanie nawet uratować komuś życie. Najważniejszą zasadą przebywania na akwenach wodnych typu morze, jezioro czy nawet rzeki, to jest po prostu nie wchodzimy po alkoholu, po różnych używkach, bo to jest nasze zdrowie, nasze życie. Życie mamy jedno i szkoda je po prostu tak jakby zmarnować czy stracić przez coś, co jest powiedzmy mało ważne. Wybieramy też kąpieliska strzeżone, gdzie są ratownicy, gdzie będziemy czuć się bezpiecznie, gdzie będziemy mieć świadomość, że nawet gdyby się coś stało, to jest ktoś, kto nam pomoże i przede wszystkim, jeżeli nie umiemy pływać, nie czujemy się na siłach, nie wchodzimy do wody na zasadzie albo ja potrafię, albo ja pokażę. Nie, życie jest jedno i musimy o nie dbać. Nieważne, że ktoś nam powie, ktoś nas poprosi, powinniśmy wszystko przeanalizować i wziąć pod uwagę różne czynniki. Tak, to jest woda, to jest żywioł, jest to niebezpieczne środowisko i nigdy nie jesteśmy w stanie w 100% powiedzieć, co się może wydarzyć. Jeden niefortunny skok i tragedia na całe życie. Można skończyć na wózku, można skończyć ciut gorzej. Zastanowić się tak z 3 razy, zanim podejmiemy tą faktyczną taką decyzję na temat skoku na główkę, bo to jest ciężki temat do przejścia. No niektórzy nie są w stanie tego zrozumieć, że my jesteśmy po to, żeby było bezpiecznie. Też rozumiemy, że ludzie przyjeżdżają po to, żeby skorzystać, poskakać, no ale czasami jest to problematyczne, bo niektórzy myślą, że my jesteśmy po to, żeby komuś utrudnić życie, a my jesteśmy po to właśnie, żeby byli bezpieczni i przede wszystkim wyszli cało z tego dnia, z tego jeziora, z tego morza i po prostu korzystali dalej.